Wygrana 2-0 z Koroną Kielce to będzie taki mecz przełamanie dla Śląska Wrocław. Będzie już teraz z górki? Miejmy nadzieję, że tak. To zwycięstwo było nam potrzebne jak nigdy dotąd i na szczęście się to udało zrobić. 2 rzuty karne, 2 razy bramka, ale za pierwszym razem emocje były. Ten strzał chyba do końca nie wyszedł pierwszy. Chcę mówić, że strzał nie wyszedł, bramkarz go obronił, skutecznie go dobiłem, więc nie ma o czym mówić. W drugiej połowie oblężenie bramki Korony, ale piłka nie razu nie wpadła do siatki. Gdzieś tam rozmawialiście już o tym, że zabrakło tej skuteczności, bo kibice grając 11/9 chyba liczyli, że ten wynik będzie troszkę wyższy. Nie zawsze kibic dostaje to, co chce. My zwyciężyliśmy, zdobyliśmy 3 punkty i to jest dla nas najważniejsze. Będzie właśnie podbudowanie przed meczem rewanżowym w Hanowerze teraz. Ta wygrana pozwoli podejść z optymizmem do meczu w Niemczech? Każde zwycięstwo dodaje pewności siebie i na pewno to zwycięstwo doda nam pewności siebie w meczu z Hanowerem.